Witam wszystkich bardzo serdecznie w połowie kwietnia, tak naprawdę, bo dzisiaj mamy 15 kwiecień, na dworze jeszcze zimno. Przyszedł jakiś front w ogóle wczoraj tutaj na zachodnią część Polski, deszczowy, od wczoraj cały czas pada. Tak myślałem, może wyskoczyć na jakąś szybką taką, nie wiem, dniówkę, no ale mamy weekend, ale pada non stop. Także postanowiłem, słuchajcie, podzielić się z Wami przy takiej sobotniej kawce moimi nowymi rzeczami, moimi i Madzi. Zamówiłem kilka rzeczy, które dochodzą jako taki, powiedzmy, nowy sprzęt do naszego karpiowania i postanowiłem, że z Wami się tym podzielę, tą informacją. Paczka przyjechała przedwczoraj, no i mówię, nagram. Ale zanim pokażę Wam rzeczy, które tutaj wdrażamy do naszego karpiowania, na wstępie powiem, że będę się starał, żeby większość tych rzeczy była też na naszym sklepie internetowym warmusbites.pl dostępna do sprzedaży dla Was. Bo często pytacie, a co to mam za wędki, a co to za podbierak, a co to za siatka do podbieraka, jakieś tam torba. No mógłbym teraz tak wymieniać, ale bardzo często pytacie. Dlatego postanowiłem, że wprowadzimy do naszej oferty właśnie. No może nie wszystko, bo się nie da, bo niekiedy po prostu na stanie czegoś nie ma, trzeba czekać na jakiś towar, ale powiedzmy większość rzeczy, które będziemy z Madzią używać, będziemy je sukcesywnie dodawać do naszej strony internetowej. Powstanie tam na naszym sklepie internetowym warmusbites.pl powstanie nowy dział, który będzie się nazywał ProLogic. Po rozwinięciu działu ProLogic będziecie mieli porobione tak jakby podkategorie, w których znajdziecie, albo bynajmniej powinniście znaleźć, ale to będzie, mówię, troszeczkę się uzbrojcie w cierpliwość, bo to będzie dodawane sukcesywnie, ale na pewno będzie. Także będę sobie brał, pokazywał i odkładał na drugą stronę. Może zaczniemy na początek może od tych trzech kartonów, bo najwięcej miejsca tutaj zajmują. Słuchajcie, tak, zamówiliśmy nowe holdale, czyli pokrowce do wędek, bo po prostu nasze stare się już pokończyły, niektóre się podarły za starości, mam też lufy, niekiedy używam lufy, jak jadę gdzieś łowić zrzutu, ale troszeczkę mnie te lufy denerwują, bo jak widzieliście na filmach, no jedna lufa, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, jakiś spomb, jeszcze jakaś zapasowa wędka, także jest tego naprawdę dużo. I słuchajcie, znalazłem fajne holdale, znaczy fajne, to nie wiem, zaraz się okaże i nad wodą się okaże, czy fajne, ale wyglądają interesująco. Nowe holdale z ProLogica, linia Avenger, i zamówiliśmy sobie trzy holdale do wędek dziesiątek, do wędek dwunastek i dwa holdale identyczne do wędek trzynastek, no bo trzynastek mam troszeczkę więcej, także będą dwa komplety w dwóch holdalach wędek trzynastek. Dobra, otworzymy najpierw, poczekajcie tą kawkę, żeby nie wylał, otworzymy sobie holdala tego, powiedzmy, do krótkich wędek, czyli do dziesiątek, dziesięciostopowe. To są wędki, inaczej 3-metrowe. Czekajcie, tutaj odkładam, żeby nam się to wszystko zaraz nie wysypało. Już Wam pokazuję. Wam i sobie. Czekałem specjalnie. Żeby otwierać to wszystko od razu na żywo przy kamerze. Dobra, i teraz jak on wygląda, ten holder. Powiem Wam tak, no. Szycie wygląda tutaj naprawdę fajnie i stabilnie. Dużo lepiej niż było to 4 lata temu w innych pokrowcach. Aha, to jest w ogóle holdal, słuchajcie, na 3 wędki uzbrojone i 3 nieuzbrojone. Także możecie zmieścić tutaj w sensie uzbrojone, co to znaczy. Dla tych, którzy zaczynają, uzbrojone w kołowrotki, no, tak w jednym zdaniu. Czyli zmieścicie tutaj 3 wędki z kołowrotkami i 3 wędki bez kołowrotków.
Dobra, z tej strony mamy, co my tu mamy? Tu mamy jakąś spinkę, jedną, drugą. Można by było tu przypiąć jakiś, na przykład worek do ważenia, tak z zewnątrz, powiedzmy, holdala. Mamy tutaj kieszeń, wpinamy na zamek do włożenia, na przykład podpórek dłuższych. Worek do ważenia też tu się zmieści. Mamy jeszcze, widzę, drugą kieszeń zewnętrzną, dłuższą. Także fajnie, bo tu coś, na przykład, nie wiem, parasolka. Tu by nam się zmieściła parasolka. Właśnie mam parasolkę, sprawdzimy. O niej zaraz Wam powiem. Tak na szybko, czekajcie tu. Zobaczymy od razu, czy wejdzie. Nawet w takim pokrowcu, jak jest. No macie. Idealnie. Nawet na długość idealnie. Także tu Wam wchodzi parasolka, czy nawet jakaś malutka brolka, bo ta parasolka jest niby też brolką, taką mini. Parasolka. Tu podpórki. Worek do ważenia na zewnątrz. Trzy wędki uzbrojone. Trzy wędki nieuzbrojone w środku. A zaraz otworzymy środek. Rączka do noszenia. Pasek na ramię. No powiem Wam, bardzo fajnie to wygląda i szeroki jest. Bo te wcześniejsze, co miałem holdale, czy tam pokrowce do wędek, to były takie wąskie. No i właśnie dlatego mi to też nie odpowiadało, bo to wszystko było tak, te trzy wędki były tak zgniecione. A tutaj widać, że to jest naprawdę i szycie fajne, stabilne, materiał w miarę gruby. Co tu dużo gadać, podoba mi się. Dobra, otworzymy środek. Czekajcie, tą parasolkę wyciągnę. Fajnie, bo są takie sznurki pomarańczowe przy zamkach. Także łatwiej znaleźć po ciemku albo gdzieś tam o zmroku zamek. On to najlepiej będzie pokazane na rybach, jak to będę wyciągał gdzieś tam w jakimś większym miejscu, w większej przestrzeni niż tutaj w pokoju. Trzy kieszenie, duże kieszenie na kołowrotki. Naprawdę widać, że to jest duże. Że tutaj nie żałowali tego, bo zawsze, albo w większości przypadków jest tak, że te kołowrotki to tak tutaj upychamy. Tutaj widzę, że tego miejsca jest dużo. Trzy sznurki do przywiązania sobie w tym miejscu jeszcze wędek. I kieszonka taka zabezpieczająca jeszcze, żeby nam tutaj te czubki wędek nie wystawały. Żebyśmy czasami zamkiem błyskawiczym nie zahaczyli wędki. Z tej strony przegroda. Taka osłonowa, która zabezpieczy nam trzy wędki nieuzbrojone. Czyli tutaj w to miejsce wchodzą nam trzy wędki nieuzbrojone. Tak samo tutaj zabezpieczenie szczytówek. Zamykamy tą przegrodę osłonową, żeby wędka z wędką się nie stykała. I zamykamy całość. Także to jest na dziesiątki, czyli na 3 metrowe. Odłożymy na bok. No i taką samą sobie wziąłem, ten sam holder sobie wziąłem na dwunastki. Tutaj bardziej z myślą o madzi, bo ja ogólnie nie używam już wędek dwunastek do mojego karpiowania. Bynajmniej nie pamiętam, kiedy używałem ostatni raz, ale chyba może 4 lata temu łowiłem na jakąś dwunastkę. Czyli u mnie są albo krótkie wędki właśnie 3 metrowe, albo długie do rzutu 13, w sensie 3,90. A przepraszam, dwunastki za chwilę będą. A to dobrze, to będę musiał jeszcze jeden holdal wziąć, bo jeden holdal jest do madzi lotusów tych różowych. Czyli będzie musiał być drugi holdal, bo zapomniałem przecież, że te wędki, na które będę łowił w tym roku z rzutu, to są dwunastki. Także jeszcze jeden holdal będzie potrzebny. Ale o wędkach zaraz. Drugi holdal taki sam, 3 plus 3 do wędek 3,60, czyli do dwunastek. Dobra, nie będę go otwierał. I trzeci holdal, tak jak Wam mówiłem, 3 plus 3 do wędek 13, czyli do 3,90. I tylko widzę tu na zdjęciu, bo dlatego chcę go otworzyć, bo widzę tu małą różnicę na fotografii.
Teraz to sprawdzimy. O co chodzi? Ten jest dłuższy, tylko sprawdzimy tak szybko, czy to jest wszystko to samo. Tu jest to samo, na kołowrotki, rączka jedna, na ramię. Z tej strony też jest to samo, powiedzmy do przyczepienia jakiegoś worka zewnętrznego. Malutka kieszonka na podpórki, dłuższa, na przykład tak jak mówiłem, na przykład na stojak do ważenia, czy na jakąś parasolkę, na coś większego. Tu, z tej strony właśnie. To mnie zastanawia. Tutaj jest dodatkowy, słuchajcie, dodatkowa taka kieszeń do przelotek. Czyli jak macie właśnie wędki 12 albo 13, macie większe przelotki. Często producenci robią do wędek rzutowych przelotki 50, te pierwsze startowe. I te przelotki mogą się uszkadzać w takim holdalu. I tu fajnie jest pomyślane, że jak położymy, jak sobie włożymy do środka wędkę z kołowrotkiem, to wiadomo, kołowrotek, tak jakbyśmy go teraz położyli kołowrotkiem do góry, tak jak widzicie na filmie, to przelotka pierwsza startowa też będzie do góry. No bo nie da się inaczej, no bo się nie da po prostu, bo kołowrotek się nie zmieści. Czyli jak macie kołowrotek do góry, to przelotkę macie też do góry. I to jest fajne, że tu jest takie przygotowane miejsce, fajnie grube, duże, stabilne. Tylko musiałbym to wypchać od drugiej strony, gdzie przelotki, właśnie te 50 też Wam tutaj wystają do góry i jest przygotowane miejsce na to, że ich po prostu nie zgnieciecie, bo niektóre holdale nie mają tego miejsca na przelotki. Także fajnie pomyślane. Widać, że ktoś, kto to projektował, to już chyba zwrócił uwagę na każdy detal, jaki powinien się znaleźć w takim holdalu. Czekajcie, tylko zobaczę w trzynastkach. Tak, w holdalu do wędek trzynastek też jest ta kieszeń na przelotki. Dobra, holdale holdalami, to mamy omówione, czyli to najwięcej miejsca nam to zawierało. Dobra, tak jak jesteśmy przy holdalu, to powiem Wam o wędkach. Trzy wędki, trzy identyczne. Są to, słuchajcie, Prologic C3 Fulcrum z tej serii, w tej linii. Tylko przeczytam, żebym tu się nie pomylił. To się nazywa, słuchajcie, Spot and Marker. 12, czyli długość 360 cm inaczej. 5 LB, krzywa ugięcia. Dwuskładowa. I słuchajcie, w grudniu, nawet we wrześniu już, przepraszam, jak byliśmy na Ontario we wrześniu, na tej naszej zasiadce życia z Maciejem, to żeśmy stwierdzili, nawet rozmawiali może zanim stwierdzili, to żeśmy podjęli dyskusję długą w namiocie na temat, co by było, jakby łowić z rzutu właśnie na te ekstremalne odległości z podami. No bo tak, spody są 4,5 LB, 5,5 LB, występują nawet 8 LB. I zawsze było tak, że ci, którzy łowią z rzutu na dalekich dystansach, nawet biją rekordy rzutowe w odległościach takimi właśnie sztywnymi kijami, niektórzy nawet właśnie spodami. No i tak żeśmy sobie wymyślili, bo zawsze się człowiek boi, nie? Czy jak założyć ciężarek 140 gram, 150 gram do rzutu i rzuci z całej siły, niekiedy rzucamy pod wiatr, człowiek się boi. I ostatnio zauważyłem właśnie, łowiąc z rzutu, że nie mam problemu rzucić z pombem, jak karmię z pombem, rakietą, to z pomp taki ten Midi X, on się nazywa, to jest taki pomiędzy średnim a dużym. Z pomp właśnie wypuścił taką linię z pombów o takiej wielkości, która się nazywa Midi X. W ogóle niektórzy nie wiedzą o tym, że taki fajny spomp jest, bo średni był dla mnie troszeczkę za mały, bo trzeba było dużo ładować i często ładować do średniego, żeby zakarmić to łowisko, bo trzeba było się namachać. A często było tak, że tym dużym, największym spompem no nie chciało dolatywać tam, gdzie miało dolatywać, bo ten spomp już był za ciężki. No i po prostu było ciężko. No i wymyślili właśnie takiego spomba Midi X. My żeśmy z Maciejem go ważyli, on waży 160 gram.
I doszedłem do wniosku, że takie 160 gram, no to bardzo fajnie mi się rzuca. I niekiedy często było tak, że z pombem niekiedy rzucałem dalej niż ze stawem. I tak się zacząłem zastanawiać. I żeśmy z Maciejem doszli do wniosku, bo troszeczkę teraz się rozgadam o wędkach, bo żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. Doszliśmy do wniosku z Maciejem, żeby trzeba było załadować troszeczkę większy ciężarek. No bo tak jak rzucaliśmy ciężarkami na początku 113 gram, potem jakieś tam 121 gram, 127 gram. I doszliśmy do wniosku, żeby używać ciężarki 140-150 gram. No i człowiek się boi, czy ten kij rzutowy to wytrzyma, tym bardziej jak rzucamy pod wiatr, czy są większe opory. No i wymyśliliśmy z Maciejem, że spróbujemy wędkować na spody. Czyli na kije stworzone, wyprodukowane dla, no pod rakietę, pod karmienie rakietą. Także dlatego zamówiłem sobie takie kije. Tak jak mówię, jeszcze raz, Prologic C3 Fulcrum Spot and Marker. 12, czyli 360 metra, krzywa ugięcia 5 lb. No jeszcze nie miałem okazji nim machać, rzucać. 10 maja będę na łowisku rzutowym, to na pewno spróbuję. To tyle chyba, jeżeli chodzi o te wędki. No, wszystko przede mną. No i też nie powiedziałem o tych bombkach PVA, czyli o tych woreczkach PVA, na które często łowimy z rzutu. Że też, no, ostatnio złamałem jedną wędkę, bo zrobiłem PV-kę, która tak ważyła dobre 160 gram i przy mega siłowym rzucie blank mi po prostu walnął w tej wędce. Ale wydaje mi się, że może było to spowodowane uszkodzeniem blanku, bo pamiętam, ta wędka jechała na wymianę przelotki kiedyś i może kurier tą wędkę gdzieś puknął w transporcie i może to było powodem, że ta wędka mi po prostu pękła. Ale postanowiłem, że nie będę się bał, bo przy łowieniu rzutowym nie wolno się bać przy rzutach, bo jak ktoś się boi rzucać, to nigdy daleko nie rzuci. Także tu mamy wędki. No jeżeli chodzi o, bo zapytacie pewnie, a co z jakimś tam, nie wiem, frajdą w holowaniu, jak, że nie będę czuł, jak ta ryba chodzi i tak dalej, i tak dalej. No słuchajcie, no coś za coś. Jak jedziemy na ekstremalne rzuty, to wiadomo, jedziemy na Ontario, jedziemy na Zajarki, jeszcze kilka wód, Salasko, gdzie naprawdę trzeba rzucić niekiedy czym dalej, tym lepiej na niektórych wodach. Jedzie się tam po duże ryby, jedzie się tam po ryby 30+. I słuchajcie, no holując karpia 30+, już tutaj chyba, i to holujemy go do brzegu, nie z pontonu, bo z pontonu to by było inaczej, bo może by było czuć lepiej tą frajdę z holu, tą przyjemność holu. Jak ta wędka, tak ta szczytówka się gdzieś tam pod, no, zatapia pod lustro wody, jak karp wpływa nam pod ponton, to jest fajne uczucie, zgadzam się z tym. No ale tutaj jednak, no, przy takich połowach rzutowych, hol do brzegu i tak wielkie ryby, po które się jedzie na te wody, no to człowiek już chyba mało zwraca uwagę, żeby ta wędka pięknie pracowała. A po drugie mamy, no słuchajcie, żyłkę przeważnie 0,30, to też no, nie wolno za bardzo mocniej tą rybę poholować, no bo zaraz 30 to pęknie. Także ten hol, mimo tego, że tak sztywna wędka, no to żyłka cieniutka i naprawdę ten hol się odbywa bardzo delikatnie. To tyle odnośnie przyjemności z holu. Dobra, jeszcze, aha, słuchajcie, no i znałem temat parasolki, także nasza parasolka już się skończyła. Mieliśmy chyba przez 5 lat z Madzią parasolkę Anakondy, no ale już 2-3 dziurki nawet ma, już przecieka przy dobrej ulewie. Była fajną parasolką, bo była bardzo duża, jeżeli chodzi o średnicę czaszy. No i znalazłem parasolkę z Prologica, seria C Series 65 SSSB Broly, tak się nazywa. Nazywa się Broly, dlatego, poczekajcie, zobaczę tutaj, bo nie pamiętam ten obrazek. Średnica czaszy 250 cm, czyli 2,5 metra i 65 cm to pewnie podają wysokość czaszy 65 na 2,5. I Broly dlatego, że jest możliwość przykręcenia rurki, czyli tej naszej no, sztycy do brolki, do no, podpórki, innym słowy, którą wbijamy w ziemię. Możemy
przykręcić pod kątem. Czyli możemy wtedy zastosować tak, że mamy, powiedzmy, rurkę za plecami, nie tutaj przed sobą, jak parasolka i pada, to mamy tutaj rurkę, tylko możemy tą rurkę mieć za sobą, parasolkę oprzeć o ziemię, tymi, powiedzmy, dwoma, nie wiem, jak to nazwać, te dwie od czaszy, powiedzmy, pałąki, które idą wygięte, możemy je oprzeć o ziemię. Sztyca idzie nam pionowo, ale za nami, przykręcona pod kątem 45 stopni i wtedy osłaniamy się od wiatru. Możemy we dwójkę się zmieścić na krzesełkach. I mamy osłonę od wiatru i tutaj jeszcze osłonę nad sobą, że mamy taką, powiedzmy, mini brolkę, wiadomo, bez boków, ale no jest to jakieś na pewno lepsze rozwiązanie niż zwykła parasolka, jeżeli mamy wiatr w plecy. No to taka właśnie parasolka też będzie u nas wykorzystywana. I tak jak powiedziałem, jeżeli technicznie się da, to będę robił wszystko, żeby te produkty, o których opowiadam i tych, o których też nie opowiadam, a które mam z firmy ProLogic, będę robił wszystko, żeby te produkty były u nas na sklepie warmusbytes.pl dostępne do kupienia. Także będziecie, jeżeli będziecie szukać tych produktów, o których opowiadam, to prędzej czy później, ale one się tam pojawią. Dobra, parasolkę mamy omówioną. Łyczek kawki. No i teraz takie detale. Wiaderko do polewania karpi i też do prezentacji przyponów. Nie, może nie do prezentacji, tylko do sprawdzania sobie przyponów, jak się prezentują, czy są dobrze wyważone, jak się prezentują na dnie. Czyli takie wiaderko z przezroczystym przednim panelem, dzięki któremu możemy właśnie zobaczyć, jak nasz zestaw końcowy wygląda nie tylko z góry, ale też, powiedzmy, od czoła. No i dodatkowo służy nam to jako wiaderko do polewania maty, do polewania karpi na macie. Już Wam pokazuję. Bo tutaj, z tego co dobrze pamiętam, powinno być w komplecie. Powinien być w komplecie sznurek. O, tak wygląda wiaderko. Tak, i w komplecie jest taka rączka ze sznurkiem, żeby, jakby chcecie iść na pomoście, żeby łatwiej Wam się tą wodę nabierało. Po prostu wrzucacie wiaderko do wody i za sznurek ciągniecie. Czyli taki sznureczek z taką fajną rączką, bo kiedyś tej rączki nie było, pamiętam, ale teraz wprowadzili taką rączkę dodatkowo. No i szybko z łączka, czyli możecie to wiaderko sobie tutaj odpiąć od tego sznurka, bo niektórzy nie lubią sznurka, mogą go sobie dać na bok i samo wiaderko wykorzystywać. Wiaderka są, słuchajcie, w dwóch rozmiarach. Tu jest 8 chyba i pół litra, z tego co pamiętam, bo tu w pojemnościach to podają. Nie, przepraszam, 11 litrów. 11 litrów, czyli to jest to większe, wyższe. I są jeszcze w ofercie takie mniejsze, 8-6 litra chyba, z tego co pamiętam. Także takie wiadereczko. I jeszcze tylko Wam powiem odnośnie tych toreb, bo to jest... seria, może nie to, ale jest seria, nie, dobrze, jest tu napisane Storm Safe, czyli jest to seria toreb ProLogica, która właśnie się nazywa Storm Safe i to są torby takie gumowe. Ja nagram dodatkowo film odnośnie tych toreb gumowych, bo one są wodoodporne, wodoszczelne, łatwo zmywalne i bardzo fajnie się w nich, no co tu dużo gadać, no mega torby i mega seria dla karpiarzy odnośnie właśnie błota, wilgoci, deszczów i szybkości właśnie, tak jak mówię, czyszczenia i braku pleśni w takich torbach. To o takich, to o tych torbach powiem Wam więcej na osobnym filmie, bo mam tych toreb w swoim arsenale bardzo dużo i różne wielkości i zastosowanie tych toreb u mnie to jest od kamer po ciuchy, czyli odzież, spożywkę karpiową, spożywkę dla mnie na zasiadce. Naprawdę w tych torbach mieszczę się ze wszystkim. Oczywiście nie w tych, tylko w tych, o których Wam nagram film. To mamy omówione. I te torby oczywiście też znajdą swoje miejsce u nas na sklepie. Wziąłem dla Madzi, bo ja dla siebie już mam. Wziąłem drugi komplet dla Madzi, żebyśmy mieli jednakowy nad wodą. Czyli to taki komplet sztućców, talerz,
Już wam otwieram, pokażę. Jakaś kartka jeszcze w środku. Czyli tak to wygląda, taki taka saszetka, nie wiem jak to nazwać, otwierana na rzep. I w środku w komplecie mamy talerzyk. Ja już gdzieś tam ostatnio, jak byłem na Węgrzech, wrzucałem wam jakieś fotki. Tutaj na talerzu w środku mamy jakiś wizerunek karpia z napisem Prologic, czyli talerzyk. No i w komplecie mamy, tak, już wam pokazuję, tylko to potwieram, łyżka. I tu słuchajcie, to nie jest plastikowe. Talerzyk jest plastikowy, ale taki widać solidny plastik i gruby. Nie powinien się wyginać na słońcu albo przy dużych temperaturach jedzenia, bo kiedyś miałem takie, że się powyginały. To wygląda stabilniej. To jest jakiś stop metalu. Łyżka. Może aluminium? Nie, aluminium nie, bo by się powyginął chyba. Może aluminium? Nie wiem. Widelec. By trzeba było wyczytać gdzieś tam w katalogu, z czego to jest. Ale plastik to nie jest. Nóż. I mała łyżeczka. Jestem do nasypania sobie cukru czy czegoś, nie wiem. Przydałby się jeszcze tutaj nożyk taki, powiedzmy nie taki do smarowania zwykły, tylko taki nożyk bardziej ostrzejszy i dłuższy, taki, żeby przeciąć coś. Na przykład, żeby otworzyć pizzę z Biedronki. Dobra, no i taki komplecik. A jest miejsce na jakieś jeszcze jeden, na coś jeszcze jednego, bo są raz, dwa, trzy, cztery, no jest pięć kieszeni, a mamy cztery użyte. No i taki będziemy mieli komplecik. Jeden dla mnie, jeden dla Madzi. Na zasiadkę. Dobra, co tu jeszcze mamy z takich mniejszych rzeczy? Rękawice. Wziąłem Madzi rękawice do rzutu, bo ostatnio pamiętam, że zapomniałem i dostałem okrzan. Madzia, pojechaliśmy z Madzią na Salasko w zeszłym roku bez palca do rzucania. Wziąłem dwa rodzaje, bo nie wiedziałem, który będzie dobry. Ten klasyczny palec Prologic. Bo ja, jak wiecie, ja używam rękawicy z Gardnera, takiej pełnej, bo ja lubię mieć taki, jak naprawdę taki siłowy rzuty wykonuję, to dla mnie jakoś ten palec tak, no nie wiem czemu, ale boję się tego palca. Ja lepiej się czuję tak pewniej, jak mam pełną taką rękawicę, tutaj z obciętymi palcami. A to widzieliście pewnie na moich filmach. Także tu jest palec dla Madzi. Prawa, lewa ręka, właśnie, bo ja rzucam lewą. Ja mam rękawicę leworęczną, a Madzia rzuca prawą, no w sensie trzyma palec prawą. No i tutaj będzie miała taką rękawicę. O. I wziąłem jeszcze jej drugą. To jest Prologic. A tu jest jeszcze Savage Gear Casting Steel. Taka rękawica. Też ciekawie to wygląda, ale podobnie, podobna skórka, tylko pewnie inne. Tu jest troszeczkę grubsza, a nie, przepraszam, to jest jeszcze na kciuka. No to fajnie to wygląda, to jeszcze kciuka sobie możemy włożyć. O, mi się wydaje, że to będzie Madzi poręczniejsze. No i teraz jeszcze na koniec, co my tu mamy? Siatkę do podbieraka, bo co roku wymieniam siatkę do podbieraka, bynajmniej staram się, bo wiecie co amury robią z siatkami w podbierakach. Także często pytacie, słuchajcie, pytacie o jaka siatka będzie pasować do tych podbieraków ze sztywną ramą, których używamy. To są podbieraki, jeszcze raz powiem, bez dużo zapytań. Używamy podbieraki ze sztywną ramą z firmy Fox. Model Fox Rage
model XL, bo jest LK i XLK, czyli my używamy tego większego XL. I pasują tam idealnie siatki 42. To jest siatka od podbieraka karpiowego, rozmiar 42. Też te siateczki będą dostępne na naszej stronie, na sklepie. Jak będziecie szukać siateczek, to będą dostępne. No a ta jedna jest dla nas. Trzeba wymienić przed wyjazdem, przed majówką, bo jedziemy na FZZ, już Wam zdradzę, a pewnie mówiłem, na 10 dni jedziemy z chłopakami, mamy całą wodę zarezerwowaną z klubowiczami i z klubowiczkami. Jedziemy w 9 osób na FZZ, rezerwacja całej wody, a tam są duże amury i siatka musi być wymieniona. No i jeszcze wziąłem dwa organizery, czyli pudełko, dwa pudełka takie same na akcesoria karpiowe. Słuchajcie, pudełko jak pudełko. Większość tych pudełek karpiowych jest tak albo taka sama, albo podobna do siebie, tylko różnią się napisem, z tego co zauważyłem. Jest to produkowane wszystko, podejrzewam, w jednej firmie, ale mogę się mylić. Także wziąłem dwa takie same, bo Madzia sobie też zażyczyła, że chce mieć swoje pudełko. Bo ja mam w swoim bałagan zawsze i Madzia powiedziała, że chce mieć swoje pudełko, chce mieć swoje igły, swoje akcesoria, swoje haczyki, swoje plecionki. Także jedno pudełko nowe dla Madzi, drugie pudełko nowe dla mnie, bo muszę wszystko sobie zrobić po nowemu. Pudełko to pudełko. W środku, w komplecie macie dwa piórniki na przypony, na przykład na przypony sztywne, na przypony miękkie. Cztery pudełka do włożenia sobie jakichś gumeczek, jakichś powiedzmy krętlików, takich rzeczy. No i dużo miejsca, dużo przegródek, podziałek, żeby sobie tutaj wszystko po swojemu zrobić. Pudełko oczywiście też będzie na naszej stronie. Jeszcze Wam tutaj pokażę na koniec, bo kupiłem sobie to dosyć niedawno. I to jest taki mój produkt karpiowy, który szybko wszedł do mojego arsenału i szybko wyjdzie. Nie to, żebym tam jakąś antyreklamę robił, czy nie, czy coś w tym stylu, ale powiem tak, pudełko jest mega. To jest pudełko Kordy. Zakupiłem je sobie w Monfinie, jak byłem na pokazach w lutym. I słuchajcie, było ze mną na dwóch zasiadkach, te pudełko, i rezygnuję z niego. Słuchajcie, ja się tu po prostu nie mieszczę. Może dla kogoś, kto lubi być poukładany, kto lubi mieć wszystko na pamięć i tak wszystko mega upchane, to pudełko jest mega. To pudełko jest fajne, bo się mieści na przykład do plecaka, jak pójdziemy na stalking, to małe. Zobaczcie gabaryty tego pudełka, a gabaryty tego pudełka. No to jest różnica. Zobaczcie, jak tak postawię. No ale bez obrazy dla nikogo, ale pudełko po prostu nie jest dla mnie. Ja tu się po prostu nie mieszczę. Błądzę, szukam, kombinuję. Niekiedy mi się to nie chciało zamykać. Jak gdzieś tutaj za dużo tych plecionek upchałem, to tu mi się to nie domykało. Zdenerwowałem się dwa razy nad wodą i to wszystko z powrotem wraca do takiego samego pudełka, jak miałem rok temu. Zawsze nad wodą, tylko że do nowego. Będzie wszystko na nowo poukładane. No, słuchajcie, to tyle chyba z takich szybkich opowiadań i szybkich prezentacji. Także to wjeżdża jako nowe, że wjeżdżają takie te rzeczy jako nowe w tym roku do nas. Gdzieś to się pewnie zaraz zgubi na filmach, no bo przy tym wszystkim, tym całym sprzęcie, który mamy, no to pewnie nie będzie go gdzieś tam widać, ale rzeczy, które naprawdę są potrzebne. Jakbyście chcieli sobie te rzeczy zobaczyć dokładniej na fotografiach, detale tych produktów, to na pewno znajdziecie więcej fotek i dokładniejszych fotek z bliska poszczególnych elementów i poszczególnych produktów właśnie u nas na stronie. Jeszcze raz powtórzę, że będę zmierzał do tego, żebyście mogli te wszystkie rzeczy z firmy ProLogic zakupić u nas na naszej stronie warmusbytes.pl. Oczywiście z tych rzeczy, z których my korzystamy, z tych rzeczy, które my używamy, i będą tam dostępne rzeczy, których jesteśmy pewni w 100%, że rzeczy te są godne polecenia i fajne.
Po prostu nie chcemy sprzedawać, nie chcemy handlować rzeczami, które są złe, niedobre, bo nie na tym rzecz polega, żeby komuś wciskać coś, co jest, że na przykład sami będziemy uważać, że coś jest złe i nie warto tego kupować, to na pewno takie rzeczy nie znajdą się w naszej ofercie. To tyle. Życzę wszystkim, tak jak zawsze na koniec, koni na macie, mokrej maty. Tym, co nad wodą, no to żeby te branie było jak najszybciej, nawet za chwilę. A tym, którzy jadą dopiero nad wodę, albo jadą na majówkę dopiero nad wodę, bo na majówkę mamy jeszcze 2 tygodnie, to połamania kija w przenośni. Ja jeszcze 4 dni przerwy i w czwartek ruszam, tak jak Wam mówiłem, z Bartkiem Dziurką i z Marcinem jedziemy na zasiadkę szczytną, w szczytnym celu, czyli w pomocy dla syna Dawida Patlewicza. Czyli za 4 dni odbędzie się zasiadka z aukcji, właśnie którą wygrał Marcin. Jeszcze raz, żegnam się, do zobaczenia i połamania kija.